Szanowni Państwo, nazywam się Kononowicz Krzysztof. Do mnie wpłynęli na moje ręce wyniki wyborów RP. Przywiózł mój sekretarz, który trzeba otworzyć. Dostać. Otwieram. Oto są wyniki, proszę Państwa. Wyniki wyborów na prezydenta RP. Chcę tutaj widzę, jakie są liczby. Kto pierwsze miejsce, kto ostatnie miejsce zajmuje. Pierwsze miejsce, dzięki Bogu, zajął w wynikach wyborów Andrzej Duda. Ma 34,7%. Gratuluję dla jego, z całego serca. Janusz Korwin-Mikke. Tego to człowieka nie znam. To dla mnie nie człowiek jest. 18,9% ma tylko. Małgorzata Ogórek. Ja już raz mówiłem, Pani Małgosiu. Pani ma 13,2% tylko. Lepiej zapisz się Pani do mojego komitetu, to będziesz miała Pani więcej głosów. A czwarte miejsce, wiadomo kto, Bronisław Komorowski, 13,1%. Panie Bronisławie Komorowski. Szkoda mówić o Panu. Szkoda mówić, dlatego że Pan jest wmieszany w aferę. Wiadomo w jaką. Pan tak robisz, że śmieją się z Pana ludzie, że małych dzieci zaprosił, zamiast dzieci mają się uczyć w szkole, naukę odbywać, to kazał Pan trzymać tabliczki. I jeszcze kazał dla nauczycielki, nakazał, żeby zbierała podpisy na Pana. A pytam Pana, Panie Prezydencie Komorowski, to w telewizorze, w mediach, wszędzie jest. To jest gość, co idzie. Ja to nie mówię kłamstwo, tylko to, co mówią media. I Pan lepiej, Panie Bronisławie Komorowski, Prezydencie, powiedz, że ja nie chcę startować całkowicie. Bo i tak na Pana nikt nie zagłosuje. Ja to wiem, na pewno. Tylko kto może zagłosować? Żona, syn, córka, jak Pan masz. I więcej. Jak Pan będziesz miał, teraz masz Pan 13,1% głosu, poparcie tylko. Nie głosu, ale poparcia. To, proszę Panie Komorowski, Prezydencie, zaprzestań być Pan tym Prezydentem. Piąte miejsce. Adam Jarubas z PSL, to wiadomo. Panie Jarubasie, mam gazetę. Wiesz Pan, powiedz lepiej dla kogo? Dla Pana Ministra Marka Sawickiego. Żeby nie ściągał mięsa zagranicznego, bo mało mięsa pod ostatkiem swego. Wieprzowiny, cielęciny, mamy swego pod ostatkiem. Tego nie brakuje. Tylko powiedz Pan, żeby sprzątnął dzieci. Bo nam dzieci niepotrzebne. Dzieci przynoszą zarazę. To nie... Nam potrzeba trzody chlewnej normalnej, gospodarczej, a nie dziczyzny. Choć smaczne to mięso, ale jak one chorują, to ich trzeba likwidować. Marian Kowalski, tego nie znam. Ma tego 2,8%. Paweł Kukiz, 1,7%. A! Jacek Wilk, niech idzie do lasu.
Wilka trzeba uszczelić na skórkę. Wiadomo. Janusz Palikot. 1% wiadomo ten Palikot. Co on wyrabia? Co o nim gadają? Co, jak co do czego? Paweł Tajno. Pierwszy raz słyszę o nim. 0,5% tylko ma. Grzegorz Braun. A co to za Braun? Jakie słabskie nazwisko. Czy to nie z telewizji ten prezes? Czy czasami? On? To on traktuje na prezydenta? Ja jeszcze z nim się nie spotkałem się. Ma tylko 0,4%. Panie Braunie, prezesie telewizji. Wiesz pan co? Nikt na pana nie zagłosuje. Bo nie chcemy narodowości obcej. Nie chcemy rozlania krwi. I tak co rusz samoloty czy teraz pan słyszał nawet, że w telewizorze było podano, że leciał z Niemiec samolot, nie mógł wylądować w Gdańsku. Musiał lądować awaryjnie w Warszawie. Z Berlina do Gdańska bliżej. Ja tak podejrzewam, to jest moje podejrzewanie, ale to nie wiem, czy to prawda jest, że coś tam było w samolocie. Że może było jakaś przestępcy czy coś i kazali, nie kazali lądować, czy może gdzieś inni kazali lądować. Nie w Warszawie. A może jakieś tam ludzie obezwładnili tych morderców, jak nazwę, tych przestępców i akurat wyrwał pilot do Warszawy, wylądował dzięki Bogu szczęśliwie. Nic się nie stało się. Na zakończenie, szanowni państwo, chcę powiedzieć, że to tylko te wyniki, co do mnie wpłynęli dzisiaj, to jest wyniki sondażowe. Jeszcze całkowicie nie są aktualne. Jakie to są wyniki? Oglądam telewizję, oglądam wszystko. Mój komisarz nie będzie dostarczać wyniki wyborów, wyniki sondażów, jakie są. I dalej wam, szanowni państwo, kochani, powiem. Kto jest na pierwszym miejscu, a na razie dzięki Bogu prowadzi Andrzej Duda. 34,7% ma. Dzięki Bogu to. I życzę dla pana Andrzeja Dudy z całego serca, z całej siły swojej. I chcę złożyć dla pana Andrzeja Dudy wesołych, szczęśliwych, radosnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka i mokrego dyngusa. Alleluja, alleluja, alleluja.